Cześć, z tej strony Kushi, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO. Dzisiaj sobie zrobimy troszkę power-upów, troszkę zmieniania ataków TM-kami i troszkę nowych ewolucji, także dużo fajnych rzeczy. I to będzie póki co ostatni taki odcinek. Później już będę robił tylko odcinki na świeżym powietrzu, po prostu chodząc na rajdy, łapiąc Pokémony i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że chcę zacząć oszczędzać Rare Candy, Stardust i TM-ki na ewentualne wejście legendarnych Pokémonów, po to, żeby w momencie, kiedy już uda mi się, mam nadzieję, złapać jakiegoś legendarnego Pokémona, móc sobie od razu wzmocnić go na maksimum, zmienić mu moveset na najlepszy. No i właśnie, do tego potrzebuję Stardustu, cukierków i TM-ek, także dzisiaj ostatni raz zużywam te rzeczy na odcinku, a potem już oszczędzam. Tak czy inaczej, tak sobie właśnie patrzę w moim żurnalu, że tak coś sądziłem, że ten Tyranitar właśnie spadnie, bo 2 minuty temu dostałem powiadomienie, że potrzebuję wyleczenia i to już jest za późno. Te powiadomienia są za późno, dostajesz je w momencie, kiedy ten Pokémon, no zapewne ktoś go w tym momencie bije i właśnie będzie on spadał z rzymu. Ale co? Ile on mi przyniósł tych monet, co? 18 monet mi przyniósł, ale trudno, bo jeszcze mam drugiego Pokémona dzisiaj na gymie, także może chociaż ten Arcanine mi przyniesie troszkę więcej Pokécoinów, no bo dzisiaj zostawiłem 2 Pokémony w gymach, także mam nadzieję, że chociaż dobiję ten dzienny limit 50 Pokécoinów. Tak czy inaczej, przechodzimy do wzmacniania Pokémonów. Dzisiaj będę tak naprawdę wzmacniał tylko 2 Pokémony, ale za to jakie. Naprawdę Pokémony, które są tak kosmicznie potrzebne i w rajdach, i w ewentualnych rajdach z legendarnymi Pokémonami i ogólnie są to jedne z najsilniejszych, najważniejszych Pokémonów do walki. I oczywiście mówię tutaj o Machampie, no bo Machamp to jest po prostu mistrz. To jest mistrz, moi drodzy. Na przykład jest dobry przeciwko typowi lodowemu, także Articuno. Tam również przyda się właśnie Machamp. Generalnie to jest jeden z takich Pokémonów, które bardzo warto wzmacniać. Mam troszkę tych cukierków do Machampa. Najwyżej zaraz sobie jeszcze zużyjemy Rare Candy. Zobaczymy, jak dużo uda mi się go wzmocnić tymi cukierkami, które mam. Chciałbym tak dojechać do 2400, mam nadzieję. Może do tego momentu, gdzie już te power-upy dają, zaczynają mniej dawać wzmacniania, bo to jest taki moment, gdzie troszkę już w pewnym momencie jakby przestaje się opłacać tak bardzo to wzmacnianie. Także chociaż do tego momentu chcemy dojechać sobie. Mamy 2271 i co? Jeszcze jeden power-up wejdzie, jeszcze jeden power-up wszedł i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. 2312 i aż mnie kusi, żeby porobić troszkę jeszcze tych power-upów, także kurczę, ale Stardust też już jest bardzo nisko u mnie. Przed chwilą miałem 100 tysięcy, mam 75, także ten Stardust bardzo, bardzo mocno schodzi. Zużyjemy sobie 9 Rare Candy na tego Machampa, bo Rare Candy generalnie warto oszczędzać, ale to jest taka wyjątkowa sytuacja, kiedy warto sobie użyć tego Rare Candy, no bo rzeczywiście ten Machamp to jest koks, a co to tak pojedynczo trzeba klikać te Rare Candy? Nie wiem, kurczę. Troszkę słabo to zrobili, że trzeba pojedynczo sobie za każdym razem klikać yes, yes, yes. Nie wiem, czy da się to jakoś przyspieszyć. Chyba nie. 8 i 9 w tym momencie. Mamy już Candy do Machampa. No bo oczywiście, jeśli kogoś to zastanawia, no to ja już mam wszystkie Pokémony w Pokédexie oprócz Anona, także nie będę zużywał tych Candy na robienie Pokémonów do Pokédexu. Tylko i wyłącznie już na wzmacnianie w tym momencie. Jeszcze 2 tutaj power-upy wejdą w tego Machampa. Zobaczmy sobie. 2351 i to będzie ten ostatni, kurczę, dzisiaj power-up na Machampie. Prawie 2400, 2393, kurde, chciałbym przejść tą barierę 2400, także jeszcze jeden sobie zrobimy. Także oczywiście tutaj 4 candy chyba tam było napisane, że trzeba mieć, także robimy ten ostatni power up i teraz będzie idealnie, idealnie, prawie idealnie, no bo jeszcze troszkę można go wzmocnić, ale 2434 to już jest taki fajny, solidny Machamp, zwłaszcza na Tyranitara. Jeśli chodzi o bicie Tyranitara, to nie ma żadnego innego, silniejszego Pokemona, który szybciej będzie łoił Tyranitary niż właśnie Machamp, bo podwójna super efektywność daje 196% na obrażenia zadawane przez tego Pokemona. I to jest jeden silny, fajny Pokemon, którego sobie dzisiaj zrobiliśmy, ale nie jedyny, bo teraz będę używał moich TM-ek i to będzie, myślę, dla was fajna taka ciekawostka, fajne zaskoczenie może, na jakim Pokemonie użyję tych TM-ek, bo uwaga, uwaga, korzystam z wyszukiwarki i wpisuję Heracross. Dlaczego chcę sobie wzmocnić Heracrossa? Ano dlatego, że jest to drugi najsilniejszy Pokémon walczący w całej grze. Silniejszy od Primeape'a, silniejszy od Poliwraffa, czegokolwiek tam innego. Jest Machamp i tuż za nim Heracross, jeśli chodzi o obrażenia zadawane typem walczącym. Także, jako że brakuje mi tych candy, kurczę, do Machampa, naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu minie, zanim dam radę zrobić sobie drugiego silnego Machampa. To zrobiłem już sobie silnego Poliwraffa, ale chcę też sobie zrobić po prostu silnego Heracrossa. Ten tutaj Heracross o imieniu Sialak, on ma najlepsze IV z wszystkich moich Heracrossów. Nie ma dobrego CP, 700, będzie dużo wzmacniania do zrobienia, ale to IV 82 to jest jedyny mój Heracross z naprawdę dobrym IV, także zmieniam w tym momencie mu Fast Tempo atak ze Struggle Bug i tutaj jest akurat 100% pewności, że wyjdzie drugi atak, czyli Counter, dokładnie, Counter, no bo tylko 2 ataki mogą być u Heracrossa, także ten Pokémon ma już najlepszy możliwy pierwszy atak i teraz będę używał Charge TM-ki, natomiast tutaj już nie mam tyle szczęścia, jest możliwość, że trafi mu się na przykład gorszy atak, bo są aż 3 ataki możliwe na Heracrossie. On ma Mega Horna, a może jeszcze być Earthquake i może być Close Combat i ja bym właśnie bardzo, bardzo chciał Close Combat na tym Pokémonie. Trzymam bardzo kciuki, żeby tak się stało. Kurczę, żeby tylko ten Close Combat wszedł. Jest!
Jest, udało się, mam Close Combat, mam Heracrossa z bardzo dobrym IV i najlepszym możliwym movesetem, także moja wyprawa do Brazylii właśnie zbiera swoje owoce. Teraz będziemy wzmacniać tego Pokemona, cały czas chodzę z nim na buddy, także zebrałem troszkę już tych cukierków Heracrossowych, ale nie aż tak dużo, dopiero 46, zobaczymy jak dużo damy radę wzmocnić naszego Heracrossa. Patrzcie, te power-upy są teraz po jednego cukierka dopiero, także myślę, że troszkę tych power-upów wejdzie naprawdę. No to jest fajna taka fajna mechanika, że te pierwsze power-upy są bardzo, bardzo tanie, także można sobie naprawdę zrobić dużą różnicę, jeśli chodzi o CP, jeśli chodzi o zadawane obrażenia, jeśli chodzi o punkty życia, a wydać na to mało cukierków i mało Stardustu, dopiero już na tych wyższych, że tak powiem, współczynnikach CP zaczyna to być naprawdę, naprawdę drogie, jeśli chodzi o Stardust oraz jeśli chodzi o cukierki. W tym momencie już 2 cukierki na każdy power-up, czyli jakby nie patrzeć, 2 razy więcej niż było przed chwilą. Już zaraz przekroczymy chyba barierę 1000 CP na tym Pokemonie, czyli taką, powiedzmy sobie, barierę przyzwoitości, nazwijmy to. No bo tak jak mówię, złapałem go z niskim CP, ale kurczę, to jest mój Heracross z najwyższym IV, także teraz już zmieniłem mu moveset na najlepszy możliwy i przydałoby się go jeszcze wzmocnić na jakąś taką solidną naprawdę wartość CP. Mamy już 1072, zaraz przekroczymy wartość 1100. Uwaga, uwaga, dzieje się to dokładnie w tym momencie i zobaczymy, jak dużo będziemy w stanie docisnąć na tych cukierkach, które mam. No bo kurczę, troszkę mi szkoda tych Rare Candy wydawać na Heracrossa. Może odrobinkę, może dosłownie kilka tych cukierków wydam na Heracrossa. Mimo wszystko chcę mieć oszczędzone dużo, naprawdę dużo cukierków na legendarne Pokemony, bo podejrzewam, że legendarne Pokemony, no cukierki tych Pokemonów nie będą raczej łatwe do zdobycia, bo nieczęsto będzie się zdarzać, że będziemy łapać te Pokemony. Także naprawdę cukierki do wzmacniania legendarnych Pokemonów będą na wagę złota. 1300 CP już na Heracrossie zaczyna się robić powoli, całkiem przyzwoite. Chciałbym dobić na nim 2000, chociaż nie wiem, czy mi się to uda dzisiaj. Może przy pomocy Rare Candy na przykład. No bo 2000 to jest naprawdę już przyzwoity, walczący Pokemon. Mój Machamp, przed tym jak go sobie jeszcze troszkę wzmocniłem, miał właśnie 2000 CP i używałem go naprawdę z powodzeniem w walkach, w rajdach właśnie przeciwko na przykład Tyranitarom. Także jak najbardziej ten próg 2000 CP to jest już taki bardzo przyzwoity Pokemon walczący właśnie do rajdów. No bo umówmy się szczerze, te Pokemony typu walczącego, ani Machamp, ani Heracross, ani żaden inny Pokemon typu walczącego, one nie osiągają jakichś gigantycznych maksymalnych CP. Pokroju na przykład Dragonite'a czy pokroju Tyranitara, jakieś tam 3500 maksymalne CP, to na pewno nie jest możliwe w przypadku tych Pokemonów. Tak sobie patrzę, jak jest maksymalne CP u Heracrossa, 2896. To jest w ogóle maksymalne, jeśli macie 40 poziom. Także nawet do granicy 3000 nie może dojść ten Pokemon, więc wydaje mi się, że 2000 to już jest przyzwoita wartość na nim, zwłaszcza, że pamiętajcie, że CP to nie jest tak, że jeden Pokemon, który ma wyższe CP, na pewno będzie zadawał wyższe obrażenia, tak? CP to jest tylko taka informacja ogólnie o statystykach Pokemona. Na przykład Blissey ma bardzo wysokie CP, ale obrażenia, które zadaje ten Pokemon, są żenujące tak naprawdę. Blissey jest na miejscu 140 albo 130, jeśli chodzi o siłę ofensywną, także absolutnie nie warto używać tego Pokemona do ataku. Tak czy inaczej skończyłem na 1731 i brakuje mi w tym momencie Candy. Chciałbym sobie troszkę jeszcze bardziej go wzmocnić, także myślę, że trochę Rare Candy możemy tutaj zużyć. Zwłaszcza, że wiecie, moi drodzy, jakim ja jestem typem gracza Pokémon GO. Ja po prostu lubię te Pokémony, które lubię, które już lubiłem zanim grałem w Pokémon GO, bo jestem wielkim fanem Pokémonów naprawdę od wielu, wielu lat. Także Heracross jako jeden z moich ulubionych Pokémonów z wszystkich serii, z wszystkich generacji. Bardzo mnie cieszy, szczerze mówiąc, że w końcu udało mi się go zdobyć po tej wyprawie do Brazylii. Tym bardziej przez to, że jest to unikalny Pokémon, regionalny Pokémon, tym bardziej jestem dumny z niego i tym bardziej cieszę się z tego, że mogę go sobie wzmocnić. No i dobra, troszkę zrobiłem sobie Rare Candy na tym Heracrossie, może nawet troszkę więcej niż planowałem, ale niech będzie. I tak już zostało mi tylko 19 tysięcy Stardustu. Kurczę, cały mój Stardust, miałem 1,5 miliona Stardustu i to wszystko, no, poszło, ale nie żałuję, szczerze mówiąc, bo tak bardzo wzmocniłem moje Pokemony. 1896, no nie dojedziemy tutaj do 2000 niestety, ale dojedziemy sobie na spokojnie do 1900, ponad 1900, 1937, to jest teraz moje CP na tym Heracrossie, patrzcie, to jest kurczę kozak. Ja go wzmocniłem z 700 CP na 1900, także nie dość, że go przywlokłem tutaj do Europy z innego kontynentu, to jeszcze teraz musiał przejść taki srogi trening naprawdę, ale myślę, że było warto, bo Counter, Close Combat, najlepszy możliwy moveset na Heracrossie, no i CP, to jest wystarczające CP, żeby używać tego Pokemona w rajdach, szczególnie na Tyranitarze, no bo tak naprawdę weźcie sobie pod uwagę, że jego obrażenia są teraz razy 2, czyli tak naprawdę to tak jakby miał 2 razy większe CP, no czyli 4000 CP. Wiem, że ta logika, kurczę, za tym wszystkim, co teraz powiedziałem, jest taka troszkę naciągana. Bonusy do obrażeń ze względu na przewagę typu są obecnie w Pokemon Go bardzo ważne, no bo jednak zadawać 2 razy większe obrażenia to jest gigantyczna różnica. I wiecie co jeszcze sobie zrobimy? Ewolucję eventowego Pikachu z czapeczką, bo chcieliście tego, pisaliście w komentarzach. Kusz i zrób ewolucję eventową
tego Pikachu. No i jasne, że zrobię. Pewnie, że tak, mam cukierki na Raichu. Także czemu nie? Zrobimy sobie ewolucję tego Pokemona. Oczywiście w eventowego Raichu. No i eventowy Raichu jest o tyle fajny, że po ewoluowaniu robi się Raichu z czapeczką, także ta czapeczka pozostaje i będę miał taką kolekcję po prostu, no bo mam już oprócz tego Pikachu jednego Pikachu z czapeczką, także teraz mam też Raichu. Jeszcze tylko brakuje mi Pichu, którego można wykluć tylko z jajka dwukilometrowego. No i zobaczcie, całkiem spoko, całkiem naprawdę kozacko wygląda ten Raichu z urodzinową czapką. Powiem wam szczerze, ten Pikachu z czapką to jest najlepszy Pikachu z czapką, jaki w ogóle był przez te wszystkie lata już tak naprawdę. No, jeden rok Pokémon Go i w końcu jakiś fajny Pikachu z czapką, bo tamte poprzednie czapki były takie sobie, szczerze mówiąc. No i w sumie, szczerze mówiąc, innych ewolucji nie mam co robić, bo już mam wszystkie Pokémony. Także tak naprawdę dla mnie najbliższe dwa tygodnie to jest zbieranie TM-ek, zbieranie Stardustu, zbieranie Rare Candy i przygotowywanie się po prostu do wejścia rajdów z legendarnymi Pokémonami, o ile oczywiście te plotki się potwierdzą. Tak czy inaczej, sam fakt, że legendarne Pokémony będą do złapania tego lata jest potwierdzony przez sam Niantic, no bo Niantic sam powiedział, że to lato będzie legendarne. Także jestem bardzo podekscytowany, bo w końcu będę mógł uzupełnić te brakujące legendarne Pokémony w moim Pokédexie, bo przecież pamiętajcie, że moim celem jest złapanie wszystkich gatunków Pokémonów. Dobra, z mojej strony to jest tyle w tym odcinku. Zostawcie koniecznie łapę w górę, subskrybujcie kanał. Widzimy się już jutro w kolejnym filmie o Pokémonach na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć!